To jest dokładnie to miejsce. Zanim będziemy czegokolwiek szukać, to chcemy zwiedzić wszystkie budynki, zrobić po prostu urbexa. Trudno powiedzieć, co może być w środku, bo to jest opuszczony kompleks hotelowy. Tutaj wszędzie są normalnie łóżka zostawione. Stary, to nie jest farma. Jak to? To jest zbyt lepkie. To nie jest farma. Co sugerujesz? Szczerze, po tych moich filmach, że to jest krew. Łukasz, odbiór. Co? Co jest na dole? Spójrz na to. To są same ślady? Są świeże. Patrz, ściemy. O kurna! Ej, wow, co to jest? Ej, słyszycie te dźwięki w ogóle? Ja je słyszałem już wcześniej. Co to jest za mapa? Gdzie to jest zaznaczone? To jest tutaj, gdzie my jesteśmy dokładnie. Ktoś czegoś tutaj na pewno szukał. Tylko czego? W ostatnim odcinku szliśmy po tajemniczych śladach klauna i znaleźliśmy jego tajny pokój, który jest tutaj. Całość zeksplorowaliśmy. I bez dwóch zdań jest to właśnie jego robota, ponieważ był tam jego strój. On może być gdzieś tutaj, jako normalna osoba, która się przechadza i nas obserwuje. To jest w tym wszystkim najgorsze. Stwierdziliśmy, że poczekamy na najwyższym piętrze, gdzie urządzimy naszą bazę i będziemy obserwować cały czas okolice, aby złapać go na gorącym uczynku. Pokój, który wybraliśmy, jest tutaj. Specjalnie wybraliśmy najlepiej zadbanego, czy coś w tym stylu, żeby nie było to zbyt oczywiste. Aczkolwiek wszędzie tutaj jest szkło i ogólnie jest bardzo nieprzyjemnie. Więc mam jeden plan. Weźmiemy szczotkę i wszystko odnowimy. Jest tylko jedno łóżko, więc będziemy się zmieniać na warcie, ponieważ nie ma po prostu opcji, żeby pójść spać, gdy na zewnątrz grasuje klaun. Jak widzicie, już jesteśmy gotowi. Ja się przebrałem tutaj specjalnie nawet za szefa budowy. I tak. Łukasz teraz będzie wynosił te deski, które nam przeszkadzają. Ja wszystko zamiotę ze szkła, dlatego że w takich warunkach żyć się nie da. A to jest przecież hotel. Ile to by miało gwiazdek? Napiszcie w komentarzach w sumie. Dobra. Wszystko zamiećmy. Jak coś robię, to jakbym robił u siebie, czyli średnio. Myślisz, że on da radę to podnieść? Nie ma opcji. Co nie ma opcji? No, że nie dasz rady tego podnieść. Nie, no stary, dam. Chyba. Oni cholery nie dam rady, szczerze. Tam są cegły. Miałeś rację. Szczyt. Nie, nie. Co? Że nie dasz rady tego podnieść. Spójrz do środka, są cegły. Nie, nie da się wyciągnąć. Nie da się? Nie, nie wiem, czy to podniesiemy, szczerze. Nie, no dobra, to tak naprawdę tylko tutaj musi być dobrze. Ej, najgorsze jest to łóżko, bo jeżeli chcemy się kimnąć, to właśnie, trzeba je ogarnąć. Zobacz, kupiłem co prawda obrus, ale... No jaki słodki. Stwierdziłem, że to będzie po prostu idealne. Jako materiał, znaczy koszcie. No. Żeby chociaż trochę się uchronić od leżenia na tym sypie, bo to jest to pleśnie. Teraz kolejny piękny element naszego wystroju, czyli wycieraczka z kartusikiem. Stop. Musimy sprawdzić, czy nic tu nie ma. Dobrze. Nic tu nie ma? Dobra. Więc widzicie, jak ktoś chce do nas przyjść, to tutaj ma wycieraczkę, widzi, wyciera, żeby przypadkiem nie nanieść piachu, bo tutaj już pięknie wysprzątane. Tutaj nawet zamontowaliśmy nasz obrusik jednak, żeby zrobić mini piknik. Bierzemy sponsora dzisiejszego odcinka, którym jest oczywiście XGamer, dzięki któremu wszystkie urbexy na naszym kanale obecnie są możliwe w ogóle.
X-Gamer jest to napój, który sprawia, że macie dużo energii, a nam jest to w tym momencie naprawdę bardzo przydatne, ponieważ jesteśmy tutaj już od wielu godzin i szczerze mówiąc, to ja już jestem padnięty. Jaki to smak? To jest smak w ogóle o smaku, o smaku żelków. Misi, te no. Misie żelkowe, ale bo właśnie ładnie zapachniało strasznie. Dobra, możemy się zabierać do dalszej pracy. Ej, ej, kolego! Hmm? Ponoć X-Gamer jest do dzielenia się. O, do dzielenia na przykład kodem Tritsus, dzięki któremu kupicie X-Gamera o 10% taniej i zarazem będziecie sponsorować nasze dalsze odcinki z Urbexu. Teraz naprawiamy tutaj tę oto tapetę i trzeba po prostu wziąć gwoździe, wbić je tutaj. I słuchajcie, nawet u kogoś robi jak u siebie, czyli średnio. Ej, kierowniku, mamy problem. Co się stało? Ja tu nie widzę tapety. Aż do końca nie ma. Faktycznie! Musimy ją przybić. I wszystko jak nowe. I nawet są wieszaczki na ubranie. Super, pięknie, pięknie. Kawał roboty. Dobra, czas przesunąć nasze łoże. Dobra, to jest. O nie, tam, a jeżeli coś jest w środku łóżka? Nie, no bez przesady. O, a ono jest rozwalone po prostu. Ale jest lepiej, napierdzielę. Ej, dobra, kozacko, czyli jesteśmy tak naprawdę gotowi do nocy? Ej, wy to widzieliście? Gdzie? Wow! Ej, patrz! Znowu to! Też jest. Co to przedstawia? Co się... O kurde! Ej, co to jest za rysunek? Co to jest? Nie mam pojęcia, nie, co to może przedstawiać. To jest na pewno patyczak, zobacz. Co to jest? Widziałeś to kiedyś, czy nie? No nie wiem, nie mam... W sensie nie wiem, dwa, co to przedstawia. Trochę wygląda jak te rysunki, które znaleźliśmy w pokoju Klauna na dole. Ej, nie wygląda ci to trochę jak rysunki, które znaleźliśmy w pokoju Klauna? Ej, no. Mega podobne właśnie. Stąd mi to chodzi. Weź chodźmy tam na chwilę i zobaczmy. Tego też wcześniej nie zauważyłem. Ej, wow. Ej, to już jest poważne. Ja nie mam pojęcia, co to jest, ale jest to naprawdę przerażające. Ej, chwila. Czy to nie jest przypadkiem to? Coś takiego? To jest trójkątne, no. Ej, autentycznie. Ej, czekaj. Coś się za tym lepi i jest tutaj ślad. Patrz, jest strzałka nawet. Ja pierniczę. Co to jest? Siren. Czy tutaj chodzi o Siren Head'a? Niemożliwe. Czy tego właśnie szuka Clown? Czy Clown może... Szuka... Słyszeliście to? Właśnie robiliśmy obchód i w tym czasie rozpędała się chyba ulewa stulecia. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj to wygląda. Wszędzie jest teraz bardzo niebezpiecznie. Spadają odłamki szkła przez to, że wieje wiatr i się rozpędał taki deszcz, a do tego nie mamy pojęcia, jaki plan ma teraz Clown. Zaraz planujemy iść spać, ale widzieliśmy jakieś dziwne światła i teraz próbujemy namierzyć tak naprawdę, co to było. Czy to był Clown, czy to byli jacyś na przykład menele, czy ktokolwiek tu może być. Widzisz teraz to światło? Zdawało mi się przecież, dlatego podszedłem do okna. Ale nic im nie zobaczył. Zdawało mi się, że korytarzem coś przebiegło. Ej, czekajcie, czy tam czegoś nie ma? Jak dla mnie powinniśmy zejść na dół. Stary, coś korytarzem przebiegło. Naprawdę? Tak, na dół. Chodźmy. Przywadnie. Ej, stoi tam! O, tam stoi!
Szybciej, szybciej! Tak naprawdę od tamtej pory nie przestało padać. Nic się zupełnie nie dzieje. Jest już noc, więc ja objąłem pierwszą wartę. Łukasz śpi. Nie śpisz na niego aż tak. Łukasz śpi od jakiejś godziny, więc jeszcze 2 godziny i ja będę mógł tak naprawdę także się trochę przespać, bo jestem bardzo zmęczony. Wszędzie słychać dziwne dźwięki. Mam nadzieję, że klaun tutaj nie przyjdzie. Jest wyjątkowo upiornie. Nie do końca sprawdziliśmy wszystkie pokoje, więc w tym momencie to robimy. Nie wiem, czy środek nocy to jest, szczerze mówiąc, dobry wybór. Ej, chodźmy, chodźmy z powrotem, stary. Pilnujmy lepiej Łukasza. Ej, to... Gdzie on jest? Ej, to jest nasz pokój? Właśnie. On tutaj był jeszcze przed chwilą. Ja pierniczę, gdzie jest Łukasz? Gdzie jest Łukasz? Łukasz! Łukasz! Gdzie on jest? Nie wiem. Widzisz go gdzieś? Patrz! Ej, jest tutaj Łukasz! Nie słyszy nas. Łukasz! Gdzie on idzie? Robi? Czemu się nie odzywa? Nie wiem, stary, ale się mega boję. Halo, Łukasz! Ej, nie mam pojęcia. Idziemy do niego, czy co? No chyba tak, idziemy dawaj. Do niego. Ej, jest tutaj! Co on robi, Łukasz? On wchodzi do pokoju klauna! Łukasz! Nie słyszy nas zupełnie. Co on robi? Nie wiem, chyba chodzi mu o Siren Heada. On jest w jakimś transie. Co on robi? On jest w jakimś transie, naprawdę. Coś pisze. Co on robi? Mam go budzić, czy myślisz, że... Nie, poczekaj, może nam sobie jakąś wiadomość przekazać. Może to on jest klaunem. Jak może być klaunem? Był cały czas z nami. Nie wiem. Coś pisze. Ucie? Ucie. Nie, to on na pewno pisze uciekajcie. Tak, na... Łukasz! Obudź go, Łukasz, go. Obudź się, Łukasz, obudź się! Łukasz! Zostaw to! Łukasz! Au! Co jest? No zobacz, gdzie ty jesteś! Stary, wow! Zobacz, gdzie ty jesteś, Łukasz! Patrz, co napisałeś! Nie napisałem tego na... Napisałeś to! Stary, na pewno nie ja. Na pewno nie ja.